Witajcie kochani. Jak widzicie, jest już zima. No ale nie ma na tyle zimno, żeby się nie przejść. Jestem na takim starym kawałku nasypu, tu się kończy. Tu był kiedyś most. Zobaczymy, czy tutaj coś wyjdzie. No i patrzcie. Kawał podkładki ze śrubą. I kolejna śruba. Przeszedłem cały ten mostek. Nie było nic, ale szukam tutaj w tym miejscu. Tu się powinno coś pojawić. Taką mam nadzieję. No to mam kolejną śrubę. To już są dwie śruby. Trzecia śruba. No i ta podkładka, co była na początku. No i czy jest czwarta śruba? Także opłacało się przyjechać. Jest piąta śruba. Nie ma co, idę po wiaderko, bo zostawiłem je na drugim końcu mostu. Tak to wygląda. Widzicie? Jest to nad drogą most. Ten mostek prowadził kiedyś do... Po drugiej stronie jest taki skład po starej kopalni już nieczynnej. Wracamy po śruby. No i patrzcie, kopię sobie tutaj w tym jednym miejscu, tak jak Artur skaniował. Pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu. No jest szósta śruba. No i taki kawał główki z szyny. No i są kolejne śruba i następna główka z szyny. I kolejna śruba. Także wynik dosyć ładny. Już tam nic nie było. Jeszcze może pojadę w inne miejsce, zobaczymy. Jakby coś to do nas ten sam dzień, tylko inne miejsce. Bo jeszcze chciałem wam pokazać. Widzicie tam w dole Brynicę, nie? Tam. To tu w tym miejscu, gdzie teraz stoję, kiedyś był ten most. Dokładnie tam wyłowiłem ten kilof i byłem tam dwa razy. Tu szedł most. Tu przez Brynicę, tam dalej jest droga, nasyp i był most drogowy i tam dalej już później szło. No, torów już nie ma. Tyle z tego zostało. No, tam w tych blokach się wychowałem. Jak byłem mały, to tu z tego nasypu zjeżdżaliśmy na nartach, na sankach. Teraz to już porośnięte. No, oczywiście za dziecka to wydawało się prawie jak skocznia na tym w Zakopanym. No, a teraz to jest trochę łagodniejsze. No, dokładnie jestem na końcu tego miejsca. Tu się kończy nasyp i tu już był most. Nie ma nawet śladu po nim. Ci, co teraz są młodzi dzieci, to nawet by się w życiu nie domyślili, że tutaj był most kolejowy. Poszukałem tu trochę magnesem, ale tutaj jest dość dobrze wyczyszczone. Jak to rozbierali, to musieli pozbierać co do ostatniej śrubki. Także do następnego, kochani.